Siemaneczko kochani, siemaneczko. Witajcie bardzo serdecznie w tym kolejnym przepięknym dniu, a w zasadzie wieczorze. Deszczowym. Bardzo u nas leje, strasznie wieje niesamowicie mocno. Byliśmy na zakupach, styropian 2 cm, atlasa zaprawy. Co jeszcze? Zaprawy tam jeszcze... Czekaj, chwilkę nic nie mów. Proszę Cię bardzo, to jest kamera, lecisz, pokazujesz. Dobra. Mamy jeszcze zaprawy. Jak się do nich dostanę, to pokażę. Do wtapiania siatki. Też atlas. Gravis U. Plus, o Jezu, jaki tam jest hałas na ganku. Wie, niesamowicie. Pan kurier nam zostawił któregoś dnia siatkę. Jeszcze nie otwieraliśmy nic. Więc sobie to... Takie główienko ogólnie, nie? No ale za 50 metrów tam 200 coś z groszem i co 15 cm mamy ten pionowy, taka prawie, że najgęściejsza. Jeszcze gęstsza była tylko co 10 cm. No, bez rewelacji będzie na pewno, ale to chodzi o to, żeby siatkę cieniującą gdzieś zamontować. Na czymś. I żeby się ogrodzić, żeby można było psy przyjąć. Psy będą po nowym roku zaraz. Tak mówiliśmy, że porządnie to sobie ogrodzimy na spokojnie i dopiero. To coś się bierzemy, nie? Jeszcze nie wiemy za co, ale powiemy wam. Dopiero przyjechaliśmy, tak. Także na pewno coś sobie porobimy. No dobra, rozkładamy się z Majdanem, Mandżurem i no i coś tam sobie zaraz zrobimy. Rób cięcie, Malina. Witajcie kochani. Siema. Wzięliśmy się za łazienkę. Co robimy? Od czegoś trzeba zacząć. A od czego zaczęliśmy? Może powiedz, że jakie były próby? Tak, próbowaliśmy na tą ścianę nałożyć klej, tak? Tak, tą zaprawę zbrojącą, żeby nałożyć siatkę taką, którą my kupiliśmy. Ta siatka, nie mamy. Ta siatka, która tu jest, to jest siatka po poprzednich właścicielach, ma 1500 lat, ale jest naprawdę wytrzymała. I zostanie dobrze wykorzystana. Robimy taką warstwę szczepną, ponieważ tak. W momencie, kiedy próbowaliśmy tą warstwę kleju nakładać na tą ścianę bezpośrednio, się sypało za bardzo, nie? Taka niby się trochę lepiło, trochę nie, no za dużo nerwów, po co? A tu nie używamy już kleju, używamy zwykłej zaprawy. I to powinna być szpryca tak zwana. Oglądaliśmy tylko na YouTubie, nie wiemy co to jest, znaczy widzieliśmy, że to się rzuca i różne metody są nakładania tego, ale uznaliśmy, że skoro mamy tą siatkę, to jedna cienka warstwa zaprawy, w te szczeliny, wszędzie, już naprawdę tak troszeczkę na siłę żeśmy ją tam wpychali, siatkę wykorzystamy, no bo i wtedy gładziej wychodzi, nie? No, ściana wychodzi w miarę prosta. Tak. Na tu to sprawdzaliśmy. Przepraszam, wejdę ci solo. Tu tylko sprawdzaliśmy ten klej, tą zaprawę klejową. Kurde, super się nakłada, fajnie się siatka do tego lepi. Będzie jedno machnięcie z klejem, jedna siatka, drugie machnięcie i mamy z bani. A tu na tym to 25 minut i ja mówię do Sylwii, że chyba my to robimy źle i to chyba nie wyjdzie. Sylwia mówi, no też mi się tak wydaje. Tak, ja wam pokażę zresztą, na czym próbowaliśmy to nakładać. Teraz jest zagruntowane. No jest to jakaś glina z... Polepa, te resztki włókien roślinnych. Tam tak, także najpierw musimy to w miarę wyrównać, powypełniać te szczeliny, wzmocnić tą ścianę i dlatego jest ta pierwsza warstwa z tą starą siatką po starych właścicielach. No a na to pójdzie już warstwa kleju z siatką, którą my kupiliśmy. Tak. I tak już teraz ta ściana wygląda, kurczę, o niebo lepiej. Tak. Siatkę wzięliśmy chyba 160 gram na metr kwadratowy, jest mega ciężka i naprawdę ciężko było ją rozerwać. Ciężko było w ogóle rozdzielić włókna, tak tutaj, w tej poprzedniej siatce tych, no to włókna same się oddzielają, nie? Te pojedyncze, takie końcowe. Tak, no także, momencie cięcia siatki. Tak, ona ma już swoje latka i widać, że no już powinna być dawno zużyta. Dobra, bierzemy się za robotę, tak? Robimy sobie warstewkę, bo już chcemy mieć łazienkę, chcemy mieć toaletę przede wszystkim. Tak jest. Bo już tu je umierają dookoła. Nie pytajcie dlaczego. Dobra, widzimy się. Opowiadaj. Co ja mam opowiadać? Po prostu pokaż. Wylizana, przepięknie ścianka. Kurczę, jak na fakt, że robimy to pierwszy raz w życiu, to całkiem dobrze to wyszło. I jak na fakt, że to jest ta spodnia warstwa, na niej będzie... Warstwa szczebna, tak. No a to jest tylko taka warstwa, żeby się ładnie ta zaprawa z tą siatką taką docelową, tą przemysłową naszą... Trzymała. Tak. No ale już wygląda super. No zobaczcie tu, zobaczcie tu, a zobaczcie tu. No niemalże równiutko. Tutaj na górze były za duże górki, dołki, więc też nie chcieliśmy tak dużo zaprawy dawać od razu, bo chyba to też nie jest właściwe, żeby tam jakąś grubość chyba można maksymalnie nałożyć i to maks. Więc no co, robimy dalej. Postanowiliśmy, żeby nagramy chociaż ten kawałeczek, albo ten kawałeczek, może ten z cegłami będzie ciekawszy, co na to? Ale tu jest nierówny, wiesz, tu trzeba... A trudno, niech będzie. Może, niech będzie takie właśnie, żeby pokazać. Zobaczcie, jest nierówność ogromna, nie? Zobaczymy, co z tego zrobimy. Co ty na to? Tak? No. No odważny jesteś, dobrze. Dawaj, do odważnych świat należy. Ale bardzo, bardzo jestem zadowolony i w końcu ta łazienka... Ja wiem, że dla was to jest po prostu kurwa kawałek ściany oblepione zaprawą i siatką, a dla mnie to już jest łazienka, nie? Żebyście mieli jasność, ja już oczami wyobraźni widzę łazienkę. Tak, tak, zastreczowaliśmy przede wszystkim te... Zamory. Miała zastreczować wszystkie, ale no widać te już nie są... A nie sięgnie, czekaj, poczekaj. Czekajcie. Widać. Jest tam tu. I też nie sięgniesz, zobacz. Nie sięgnę, no patrz, prawie. Mam nadzieję, że kamera to wszystko łapie, bo tak na... mi brakuje. Tak, skłam to, dobra, wierzę się. Najpierw zastreczujesz. Kończę tą ścianę, no skoro naprawdę. Sięgasz. Pędza, pędza. Już pokazałeś, że sięgasz. No, lecimy. Jak ci się nakłada? Dobrze. No to w miarę prosto, płasko, nie? To całkiem dobrze. Zupełnie inaczej niż przy tych dziurach. Fajnie będzie pokazane, bo teraz sobie polecę jeszcze tutaj, jak to jest zrobione, spękane i tak dalej. Ten, który tutaj jest, to już się dobrze trzyma, nie? Te resztki tego zielonego czegoś, to już tam w miarę dobrze się to trzymało, więc zostało zostawione. A to się znowu grzebie w kuwecie, także znowu będzie bombka. Coś dzisiaj Tośkę brzeg chyba boli. I głupotka bierze przy okazji. Tak, pani Sylwio? Tak, dzisiaj Tosia ma dzień świra. Jak wyglądamy do niej tu za drzwi, to jest miał się za drzwiami. No, sieć tam, no. Dobra, widzimy się za chwilkę, jak to już będzie no, całe nałożone, nie? Tak, już cię nagrywam. Dobrze. Czy jesteś gotowy? Nagrywaj swojego księciunia. Ty księciunia, chyba Tołdi. A faktycznie, ty jej pani nie ostraczowałaś tego, nie? Przecież było pokazane, że ja nie sięgam, to miało się straczować. Mogliśmy jeszcze bok od razu zrobić, także z boku to się tylko no. Ale jeszcze sobie podwiniemy. No, już trochę obeschła i mogłem to uciąć i... nie? No. Dobra. Trzyma się, tak żeby wziąć szpachelkę. Będzie teraz szpachelka, szkielnia. No to weź sobie płatkę, nie wiem. Słuchaj, pilnuj się, że dobra. Już mi tutaj życie opadała. Starczy, że mi na co dzień... Chciałem ci ułatwić to życie, ale skoro chcesz się bawić z takim czymś... Wystarczy, że mi na co dzień niszczysz życie. Nie wiesz, mi to jeszcze zaprawy i siatkowania niszczyła. No i dobra, i tak to będzie szło i jeszcze będziemy sobie pomalutku dokładać. Po prostu ja to zaraz po tobie poprawię. Tak, z całą pewnością to po tobie poprawię. A możemy teraz się zamienić nowymi miejscami i ja pokażę, jak to się powinno robić? Żyć. Ja czuję, że to tak powinno być. Wiedziałaś, że zaprawa już jest sucha za bardzo i nie, dlatego powiedziałaś, no to teraz ty. Nie no, puść mnie do tej siatki, to ja ci pokażę, jak to się powinno robić. Amatorze, puść fachowca. No i będzie na 3 sekundy pięknie oszatkowane. Możemy zrobić cięcie. Tak? Dobra. No, opowiadaj, co poprawiałaś? No pokaż po prostu wszystko. Wszystko poprawiałaś? Tak, to wiesz, no widać nierówno, no, spójrzcie, co to ma być. Co to, beton architektoniczny wyszedł? Co, dziura miała być przykryta, jeszcze ja wam przykryję. No i... Ty, beton architektoniczny no. To ja ostatnio drapałam po tobie. No, tak Adrian wpadł na genialny pomysł. A, słuchajcie. No ja doceniam twoje genialne pomysły. Klękaj do pana. Tak jest późna pora, to tak, każdemu się styki przegrzewają, także wybaczcie nam. Boże, ja mam nie. Tu była ta dziura i tu była taka... Nie, siatka za bardzo się naciągnęła, nie? Więc przycięliśmy ją. I fajnie siatka wyszła. Fajnie doszła także teraz będzie już się przy następnej warstwie... Tak, wyrównamy to ogólnie zaprawą i już tą siatką taką docelową będzie luks. Nie no, zobacz ta jak świetnie wygląda. No, natomiast żałujemy, że nie zrobiliśmy tego przed tym, jak te rury nam tutaj nasz znajomy hydraulik robił. No bo byłby lepszy następ, nie? No ale kto by myślał, że to tak dobrze będzie szło? No co, jutro dalej się będę bawić. Będziemy się bawić. Tak, ale ja jutro mam wolne, więc ja jutro sobie dużo zrobię. Na szczęście co jest? Masz zaprawę w oczach. Tak mi się spodobało, że... Nie, siatka mi się spodobała. Ogólnie praca z siatką mi się bardzo spodobała i na pewno częściej będziemy jej używać. I mam ogólnie 50 metrów na stanie, 50 metrów już jedzie i tą resztę po właścicielach, nie? Także trochę jest jeszcze jej. No tą starą postaramy się wykorzystać w ten sposób, tak jak tutaj, czyli na taką pierwszą warstwę, żeby było się w ogóle czego trzymać. Tak, tutaj też zrobimy tą szczepną, też damy zakładkę na tą stronę i dopiero tą pomarańczową, tą naszą, tą współczesną połączymy sobie te dwie ściany. Dokładnie to samo będzie z tej strony i tak dalej, nie? Sufit też sobie zrobimy. Tutaj jest chyba płyta GKW przyczepiona, ale ona dobrze siedzi i ładnie wygląda, nie ma jakichś tam przesadnie wielkich spękań, także osmolona to jest na pewno. No ale tutaj była wyczystka, czy jest sobie wyczystka, ona będzie jakoś tam zamurowana pewnie. Nie, to był chyba... Tak, to była wyczystka. Tak. To była wyczystka. Dobra, kochani, na ten moment tyle. Wiemy, że mało zrobiliśmy, ale uczyliśmy się. Pokażemy, na czym się uczyliśmy? Czy pokazywaliśmy to, czy nie? W siłowni, na tym kawałku? Nie, nie pokazywaliśmy. To zrobimy te cięcia. No i dobra, jesteśmy w siłowni. Tutaj były takie próby tego siatkowania, tego czy ta siatka będzie dobra. No i kurczę, naprawdę to fajnie wyszło. To były próby Adriana, ponieważ jeżeli dobrze pamiętacie, to ja mła tam w kuchni, to już te szczelinki pięknie oczywiście. Bardziej interesujący jest kot, tak? Tak, Kiciuś jest bardziej interesujący, tak, my wiemy, Kiciuś nas kocha, a my kochamy Kiciusia. Tak, tak było, no przyznaję, że to bardziej ja jak Sylwia, ale fajnie, bardzo mi się podoba ta siatka. Ładnie się nakłada i bardzo fajnie wszystko trzyma ogólnie rzecz biorąc. Właśnie o to chodzi, że jak się potem nakłada na siatkę, to tak fajnie wszystko przylega, fajnie się rozprowadza, że od razu widać efekt pracy, nie? Tak. Aż się chce pracować. To jeszcze tak a propos One Shadow, z którą ostatnio mieliśmy kontakt. Tak, wszystkie świętoobrazki dostaną swoją ramkę i będą tu gdzie były, to będą, nie? Także... jak tylko ściany będą gładkie, będzie GK poprzyklejane, no to oczywiście obrazki święte w pierwszej kolejności idą na ściany. Takie założenie było w każdym siedlisku, które mieliśmy kupić, które oglądaliśmy, że wszędzie, gdzie były święte obrazki, miały wracać na swoje miejsce i tak też będzie. A ogólnie to tych historii, tych świętych obrazków było mnóstwo, ale to ostatnio byliśmy na jednym siedlisku, które mieliśmy kupić, na nim spędziliśmy najwięcej czasu, 7 miesięcy na nie czekaliśmy, no i się nie udało, tam nas wyrolował, ale nieistotne. No ale patrzyliśmy, że tam naprawdę prace trwają, coś tam się dzieje, już wykarczowane wszystko, wszystkie drzewa jakie były. Tam był taki fajny gąszcz i już nie ma tego gąszczu. Nie ma nic, wszystko wycięte w pień. No ale na wiosnę tam pojedziemy, przedstawimy się, mamy nadzieję, że będziemy mogli coś tam nagrać i coś tam sami zobaczyć, nie? Bo jesteśmy bardzo ciekawi. Dobra, tyle na ten moment, prawda Tosiu? Tak, Tosiek? Tak. Tosia mówi tak, wystarczy już tego gadania, proszę mnie tulić. Dobra, trzymajcie się ciepło kochani, wszystkiego dobrego wam życzymy, no i do jutra z siateczką, tak? I jeszcze raz Wam dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie, a przede wszystkim za to, że jesteście. Dokładnie. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie. No i tyle od nas. Do zobaczenia jutro. Buziaki. Hejka, buziaczki.